czekam, bo od 10 odcinków raczej z lotami z facetami, a dzisiaj mamy mieć dziewczynę na pokładzie. Jezus, cześć. Siemka. Dzień dobry panu. No, dobra. Proszę. Naprawdę są dużo rzeczy, może się to zepsuć, nie? Znaczy, może być zepsutych. Zepsutych, wiesz? Za chwilę cię będę poprosił, żebyś tą blaszkę pociągnęła, ja tylko włączę. Poproszę. No. Tak, tak, działa. To jest taki piszczyk, wiesz, że jakbyśmy przeciągnęli samolot i już byłoby... Stracilibyśmy wszystkie wskazania, zepsułoby się tu. Byśmy mieli taki kąt natarcia, że moglibyśmy spaść, to on zacznie piszczeć, informować, że trzeba nos pochylić do przodu. Wiesz co, no wygląda to dobrze, jeszcze tylko sprawdzę. Czarno płyn płodniczy. Tu płyn płodniczy jest. Czy tu nie ma gdzieś wycieków, wiesz, czy gdzieś nie jest mokre. Dobra, i teraz sprawdzimy jeszcze. Pokrycimy, spuścimy go i sprawdzimy, czy pompa oleju. Hej, ale fajnie to jest. Fajnie jest? Zarąbiście. Będzie dobrze. Jestem mocno przypięta, no. Jesteś mocno przypięta? Ale spięta nie jesteś. Nie. Nie, no może to troszeczkę. Okej. Okay. Już zaczynam się robić chyba. To my odsłuchamy pogody i... 1-4 for ATC clearance contact delivery 1-2. No to jesteśmy w pogodzie. Pani żyje? Żyję. Gotowa do startu. Tak, no jeszcze do startu chwila, ale wzięliśmy informację pogodową i teraz zgłosimy się na delivery, żeby uzyskać zgodę na przestrzeni kontrolowanej. Posłuchaj delivery, dzień dobry. Sierra Papa, Sierra Mike Delta, informacja kilo. Poprosimy o zgodę na przestrzeni kontrolowanej na uruchomienie silnika i prosimy na klient. Chcielibyśmy zrobić jeden touch and go, a południowy krąg do pasa 8. Delivery, dzień dobry, informacja kilo, QNH 10-18, zezwalam na lot VFR w CTR, po docie z pasa 2-8 wejdź w lewy krąg, wysokość 1500 stóp, skłok 7000. Wejście przez Delta, Sierra Papa, Sierra Mike Delta. Sierra Mike Delta, przyjęłam, zapisano poprawnie, można uruchamiać, gotowość do kołowania proszę zgłosić na wieżę 119-980. Dobra, to teraz sobie uruchomimy silnik. Poznań to góra, Sierra Papa, Sierra Mike Delta, ready for taxi. Sierra Papa, Sierra Mike Delta, Poznań to good morning, taxi off number 2. Give way to taxi Lufthansa from left to right, at off number 2, taxi Golf Alpha, holding 28. Papa, Sierra Mike Delta, ready for departure. Sierra Papa, Sierra Mike Delta, roger, behind landing traffic, Scandinavian on short final line up runway 28 and wait behind. Behind landing traffic, line up runway 28 and wait behind. Sierra Papa, Sierra Mike Delta. Ktoś jeszcze przed nami wyląduje, wiesz? Okej. Okay. Aha, widzę. No. Teraz wejście w taki ślad takiego samolotu, takim małym samolotem jest niebezpieczne, bo zamieli po prostu. No i wylądowa. Dobra, zwalniamy. Pompa, paliwo jest. Klapy są. Światła są. Dobra. Tower, Camber 549. Camber 549, tower stand by, clear shot, Lee, break, break, Sierra Papa, Sierra Mike Delta, wiatr 260 stopni, 9 węzłów, pas 28, startować zezwalam. I zgodna startu zielona, Sierra Papa, Sierra Mike Delta. Take off, power set. No i ruszamy. Speed is alive. Camber 549, Roger, your ready message is already sent, so we are waiting, it's not up to us, it's dependent on your control system. It's now a little bit improvement at 1-2-3-2. 1-2-3-2 now, Camber 549, we'll stand by and see if there's any improvement. If any improvement, I will let you know as soon as I get it. Thank you. Co jest za jezioro? Okierskie. Zdałam się na geografii tego. Żyjesz? Omega. To dobrze, cieszę się. To będzie dobry kierunek 1273 on the island, moment to it. KLM 1273, to jest dobry, continue approach.
Mike Delta, pozycja 1 mila od Delty, opuszcza przestrzeń kontrolowaną, służba kontroli zakończona. Łączność pełna informacja, 126.3, do usłyszenia. 126.300, do usłyszenia. Sierra Papa, Sierra Mike Delta. Polska nasza taka zielona, nie? No. Ładna. Bardzo. I teraz tak. A co ty robisz w ogóle? Czego się uczysz? Uczysz się czegoś? Psychologię w biznesie. Psychologię w biznesie. Gdzie się czegoś takiego uczy? Na WSB. WSB. Czyli co to jest? Dawaj. Nie mam ludzi, którzy nie są z Poznania. Jak oni mogą wiedzieć, co jest WSB? WSB to jest Wielkopolska Szkoła Bankowa. Okej. Przejąłem. Nie byłaś pewna? Nie no dobrze. Wszyscy używają skrótu, to ja też. No, czaję. Słuchaj, dzisiaj mamy trochę termiki, bo jest środek dnia, a pani lata pierwszy raz, pani się zaspała, pani się troszkę spóźniła, ale pani teraz przeżywa i doświadcza, jest super. I pani na imię Wiktoria i Wiktorię możemy znaleźć na Instagramie, pod czymś to będzie na dole napisane, ale nie pamiętam na razie jak. Kurnatowska Wiki. To jeszcze raz głośniej. Kurnatowska Wiki. Ach, tak. No i tam też będziemy się pozycjonować, nie? Muszę jeszcze tylko herbu tobie, jakie mamy częstotliwość. Te wierzchniki to lepsze niż klima. No, są. 130-300. Ja bym nie dosięgnęła nawet pedałów. To idealnie, nie? No nie dosięgnę. Ale ładne masz czwórki. Dziękuję. No. Jest radość, co? Ale ładne tutaj jeziorko. Mają takie niebieskie. Tylko proszę oczekiwać poza TMA. Bardzo ładnie. Dobra, oczekiwać poza TMA. Sierra Paski Lasek. Strasznie dzisiaj ta termika bije, a zakręt tutaj koło tego. Ale to jest pięknie, no. Wow. Whisky Alpha Mike, Poznań. Wow. Po opuszczeniu MTMA, powita. Ciężko się ląduje? No wiesz co, pogoda nie jest fajna, ale zrobimy sobie niski przelot i na chwilę ruszymy dalej. Nawet gładko. Stacja, gdzie jesteśmy? Niech przeczytam. Herburtowo. Nie mam. Stacja Herburtowo. Herburtowo, proszę cię. Przyjechaliśmy tutaj dać panu podarek dziękczynny. Tak, podarek dziękczynny za to, że tak piękną trawę kosi. Rozmawiałem z nim dwa dni temu, nie pamiętam to przecież, ale nie przyjechałem. Nie zapytał nawet, jak ma na imię. No nie. Muszę to zrobić absolutnie za niego. Dawaj. Dobry. Ja z panią rozmawiałem dwa dni temu, ale przywiozłem panią pana, panią. Wiktoria. Wiktorię. Pan, jak ma na imię? Pan Krzysztofie. Tak, bo z tą trawą. Pan Krzysiu. Ja... no mamy taki mały prezent dla pana. Za tą trawę. Będzie okej? Okay? No to fajnie, cieszymy się bardzo. Ale dzisiaj ładnie dzień mamy, nie? W nocy będzie burza. Piękna. Tak? Będzie burza? Oj, będzie taka burza, że i będzie zimno od jutra. Będziemy liczyć te pioruny. Dziękujemy. Chcesz zdjęcie z traktorem? Będzie zdjęcie z traktorem, uwaga. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękujemy panie Krzysztofie. Dziękuję. No. Ale tutaj w ogóle jaki mamy samolot. Proszę ciebie, tak. To jest dromader, proszę pani. Można to gasić. Lata? To lata. To na pewno lata. Tak, to lata i to gasi. To lądowisko jest po to zrobione, żeby gasić te lasy, które tutaj. Aha. To jest straż pożarna. Tam mają. Ja cię kręcę. No. Ale mogą sobie tak normalnie wylatywać, na przykład jak chcą już polatać? Nie, tak raczej nie, bo to cholera żłopie trochę.
Widzę, że jest na stałe, jak do ładowarki podłączone przewód z wężem do wody, ale paliwo podejrzewam tak samo w słupie. Myślę, że nie lata w ten sposób, że ciągle lata, natomiast no, ćwiczą na pewno i sprawdzają, że jest zdatny, piękny silnik, jest tam taki gwiazdowy na nim. Czyli załadowaliśmy się i uciekamy stąd, bo czas nas goni. Niestety. Co będziesz robić potem? Idę na sesję zdjęciową, słuchajcie. Do Harmonii, zapraszam serdecznie. Bardzo mają dobre jedzenie ogólnie. To jest odłam od Mozaiki, u nas w Poznaniu, od tej szyszy. Fajnie jest. Już raz byłam. Speed is alive. Kiwamy panu Krzysiowi. Cześć, od razu się dowiedziałeś imię. No i poszliśmy. Ach, widziałeś jaki rotor? Jezu, no. No. Tak się dzieje czasem? No, bo za drzewna wyskoczył wiatr. Popchnął nas. Miał nas odwrócić. 70 mamy i do góry znosimy. Poza informacją Sierra Papa, Sierra Mike Delta, witam ponownie. Postać jest herburtowa z powrotem do Poznania przez Delta. Aktualnie 1200 stóp na 10-16. Sierra Papa, Sierra Mike Delta, poza informacja przyjęłam w kontakcie radarowym QNH Poznania 10-17. 10-17, dziękuję. Ale bierze za atrakcję zajebistwa. No, dzięki. Cieszę się. No ja dlatego ludzi biorę do nieba, bo... Nie dziwię się, że latasz. Tak faktycznie uspokaja ci coś? Daje ci taki endorfin, nie? Tak. I zostawiam problemy na ziemi. Wiesz, jestem tu i teraz. Dla mnie tak dużo się tu dzieje, plus to, że muszę zapewnić tobie komfort, plus nagrać materiał. To są dwie dodatkowe rzeczy, które jeszcze sprawiają, że to latanie staje się bardziej... Jest. Tak. I przez to jest cudownie, nie? Wiesz, robi ci coś po raz pierwszy, nie? No, a ja... No fajne jest, że można komuś coś otworzyć, odkryć i... Pokazać, nie? Tak, coś nowego. Tak. Coś swojego. No. A tu jakie fajne jeziorko i ten mostek zrobiony. Gdzieś to widziałam na Instagramie, nie? Na pewno tam. No, wszystko jest na Instagramie. No, to... O, influencerki dotrą wszędzie, słuchaj. Tak. Tankowanie zaraz będzie. Dobra. Proszę, trzymaj. A jak mam to? Chodź. Super. Odciągniesz sobie? No. Masz?
wiadomo kiedy stop? Kiedy zacznie wylewać się na zewnątrz. Dobrze. Jak było? Zajebiście. Żyjesz? No żyję, żyję. Cała i zdrowa. Super. Nic nie pomagasz spać, nie wiem co jest z tobą. No jak to nie? No bo opierasz się i tyle.